Nikt rowerem nie jechał. Damy radę. Damy. Tutaj trochę nieprzyjemnie, ale zarzuciło tył ładnie. O kurde, tutaj to... Dobrze przejechałem. Jeździ tu ktoś? A tutaj chyba nikt nie jeździ, raczej spaceruje, nie widzę żadnych śladów roweru. Pierwszym dinozaurem tu jestem. Wyjechałem tylko, gdzie jadę, nie wiem, bliższy las tu wjechałem, na Nowym Mieście, takie różne ścieżynki tu są, pojeżdżę trochę po lesie chyba, takim, może przebiję się do Niewodnicy, tam jakoś lasami. Będę próbował wrócić, zaraz zobaczę. Kurde, wziąłem inną kurtkę. Komórka mi leży, cholera, głęboko. Ale to non-stop reklamy. Wyczuło, że mam problem z kasowaniem reklam. I reklama za reklamą zapierdziela. No, pięknie jest, samki, tylko ślady po samkach. Dwa ogniwa mam, trochę gadżetu, więc z 8 kilo na bagażniku leży. W sakwie rowerowej tutaj gdzieś, albo przejechałem. Była taka bardzo duża górka. Pokazałbym wam moc tego silniczka. Górka naprawdę jest potężna. Nie wiem, chyba jej nie znajdę gdzieś. Chyba przejechałem już, no. Pojadę tędy. I chyba jeszcze raz w prawo znajdę tą górkę może. Czy ona gdzieś tu była, nie wiem. Następnie pojadę.
było warto. Ta górka jeszcze większa. Tata. Taka. A pewnie parę stopni ma. Au. Moje jajeczko. Gdzieś tu ona będzie. Teraz pojadę, to będę ten jakiś samochód jeżdżał. Co to za droga? Ekstremalnie jakoś błoto jakieś. Strasznie. Pony oczywiście nie zmieniłem. Też ktoś tu jechał rowerem i na wszystkie strony go rzucało, patrzę. Kurde. Po tym lejku to śniegu zaraz nabiorę. Chyba pojadę z powrotem, bo tu coś patrzę, coraz gorsza ta droga. A gdzie ja tu w sumie jadę, to i nie wiem. Jak ruszę. Kurde. Ślisko. Takiego bocznego super zaczepu. To tu w tych oponach nie ma niestety. Te Maxisy. Trzeba mi będzie założyć. 2,25 cala. One by dawały tutaj radę. Te są za wąskie. Wysoko, cholera. To już jest lepiej trochę. Kierownica mi się nie skrzywiła.
szczęście, aby tylko cholera nie zjechać w te leje. Tu będzie chyba ta górka. Spróbuję podjechać na nią. Tylko z innej, z bardziej jeszcze stromej strony. Tutaj. Kurde, czekaj, górka to jest tu, ale jak to? Jechać. Nie ma żadnej w ogóle ścieżki na tą górkę. Gdzieś nie z tej strony jestem, albo to jeszcze nie ta górka. Tu jest jedna taka w lesie, wysoka jak cholera, z takim składakiem elektrycznym. Nie dałem rady pod nią wjechać. Kiedyś wam pokażę, jak ją znajdę. Horrorów słucham, kurde, strasznych, straszliwych. Po takiej utwardzonej to idzie trochę. Tu jest wyspacerowana ścieżka. W miarę równo jest pod spodem. Robili, żeby samochody tu nie wjeżdżały do lasu. Mm.
jest ścieżka. Było super, a tu trochę pizga. No, hej wszystkim, tu Kamil, a to nie Kamil. I co zrobimy o tym rowerze? Nic nie zrobimy, bo to gówno jest i tyle. Pozdrawiam chłopaki. Zjadłem kanapeczkę i jadę dalej. Trzeba przerzucić ten rower. A nie chce mi się go dźwigać. Przejadę bokiem chyba. Tu. Można byłoby przejść, ale ciężki jest. Oh.
Ścieżka prowadzi. Sam nie wiem. Chyba nie w tą stronę jadę. Zaraz zobaczymy. Dzień dobry. Robi. Dostałem SMS-a, że paczka dzisiaj przychodzi z mikrofonami i jeszcze coś tam, już nie pamiętam, co tam nawet kupiłem. Rozpakowanie zrobię, dorzucę do tego filmu, bo samo rozpakowanie to jest bullshit. Gdzie ja to wyjechałem? W klepaczach chyba. Klepacze spalenizną dane z tych domów. To jest nieciekawie. Może tą ścieżką pojadę. Super jest. Elektryk daje bardzo dużo fanu.
Dzień dobry. Miałem takie sanki, ale ojciec rozwalił kiedyś. Dziadek, jak był stolarzem, to zrobił. Konik 10 na godzinę. Trzyma prędkość. Może pojedzie tędy. Wjedziemy te ścieżki i wrócimy do domu, bo paczuszka czeka. Jedną ogniwko troszkę rozładujemy i to wszystko. Zapaliłem światełko. Znaczy jedno to miałem zapalone, zapaliłem drugie, bo już może zaczęła przemarzać ta latarka, więc niech się lepiej pali, ciągnie troszkę prądu. O, tu jakaś była fajna ścieżka. Gdzie ona szła? Nie mam pojęcia. Ale pojedziemy. Pojedziemy. Dzisiaj to taki widokowy jest, ultra przyjemnie. Na nic mi się gadać nie chce. Nie nudzę się po prostu na takich ścieżynkach. Jest cudownie po lesie. O cholera, tu znowu jakieś drzewo leży. Tych drzew tutaj kurwa nawalone. Trzeba przetaszczyć będzie ten rower. Poluzowała się ta latarka całkiem. Oto komorz. Troszkę będzie doświetlało ten śnieg. Dorzucę kolor plus. Jak będzie w miarę jakości, będzie takie
będzie kolorowo. Bardzo. Cudownie. Ludzie tu, patrzę, wszędzie łażą, nie ma niezdobytej ścieżki. Mi trzeba jechać, czy mi się popierdoliło lekko, ale jadę tędy, gdzie wyjadę, nie wiem, trochę mi się pokićkało od tego kręcenia po tym lesie, trzeba chyba GPS-a będzie włączyć zaraz, no chyba włączę, bo nie wiem nawet, czy w dobrym kierunku jadę, w jakim w ogóle kierunku. Rozłączę się, pogrzeję parę minut kamerę i łapnę, w którym to kierunku mi jechać. Mówił mi za 600 metrów w lewo. To jedziemy. W sumie jestem nie tak daleko. Parę kilometrów. Ale w takim lesie można szybko. Szybko może zawinąć we łbie. Kurde, tu nawet jakaś ta przejechała spychacz. Warto jest. Następny.
nie chce działać GPS, bo się telepie w kieszeni i nie działa dobrze tak jak trzeba. Jego weźmiemy tu, wsadzimy. O, taka. O. O, może bardzo nie zmarznie komórka, nie wiem. Ale pojedziemy lasem, bo tu mnie ciekawie jest. Myślałem, że coś poruje. Laskiem będzie ciekawie. Zaraz nową trasę mi wyliczy. Będzie ok. Rowerowe to jest średnia i górna półka Decathlona, nic poza tym. Że tutaj widziałem na YouTubie, wysypało się milion filmów o ciuchach. Dobry. Praktycznie wyjechałem. Praktycznie wyjechałem. Byłem strasznie blisko, ale przejechałem się trochę po lesie, pooddychałem, jest ekstra. Dobra.
Zaraz łączę się teraz z wami. Na razisko wszystkim, hejo. Rowerek się dba po jeździe. Patrzcie, bardzo ważna rzecz w rowerze elektrycznym to jest tutaj wejście do silnika. O tu. O to jest. To jest ultra ważne. Tu jest taka sprężyna i przewody i tutaj, jeżeli nie będziecie mieli zbyt szczelnie, to wam tu wody nabije. O. Może tu nawet owinę trochę taśmy dam. Ciup, ciup. No, tak zrobię i pokażę wam, jak to wyszło. O, widzicie, tak to owinąłem. Nie wolno całkiem, bo tu musi powietrze troszkę wychodzić, jak się grzeje silnik. Dwie warstewki tu na śrubę dałem. Wcześniej kleiłem to, ale jakoś klej się od tego odlepia. Teraz tak na sztywno to wcisnę. O tak, widzicie? O tak to wyszło. O. O tak. Przeszutka będzie chodziła normalnie. Te. Wszystko jest ok. O, i to tyle. Na razie, kochaj. O co jeszcze dbać? On tu na razie, póki jest na ośce, to jest uszczelniony od wody. Nie nabiera wody. Na pewno z czasem trzeba będzie to rozebrać i zobaczyć. No nie, natomiast tutaj to przez tą śrubę, jak deszcz, no to może nabrać. Tutaj sterownik jest ukryty. On jest tutaj ukryty i dość ciężko go zamoczyć. Natomiast tutaj ogniwo, jak jechałem raz, jest film. Ogniwo, tutaj jak było oryginalne, tutaj jest takim z diodami. Z poziomem naładowania taki monitorek, nie? W tym ogniwie to tutaj mi przemokło. Szybko rozkręciłem i tam normalnie woda była. O, i zaczęło to mrugać tak, nie? O, wyczyściłem to, wyschło i jest ok. I uszczelniłem oczywiście. Później silikonem do silników żaroodpornym. Taki miałem. O, i to tyle na razisko.
No, hej wszystkim gadające, ręce będą, tak jak obiecałem. Paczka z temu przyszła. Koszt paczki to jest prawie 1000 zł. Co kupiłem? Sam nie pamiętam. Nie rozpakowywałem tego, przyszło. Zaraz zobaczymy. Może pamiętam tylko, że mikrofony kupiłem. O. Co tu przyszło? Zaraz zobaczymy. To jest jakiś system GPS. Później dokładnie jak to będę stosował, to powiem. To jest znacznik chyba GPS albo odnajdywacz kluczy. Koszt parę groszy dosłownie kosztowało. Tutaj główna rzecz, a to są takie mikrofony kupiłem, widzicie? W Polsce one kosztują chyba 320 zł, ja zapłaciłem coś 120 chyba za te. A zaraz je rozpakujemy. Co to jest? Nie wiem, co to. A, to też jest. To jest GPS do samochodu. To jest GPS do samochodu. Kabel do ładowania i tutaj chowa się to w samochodzie i można będzie po prostu patrzeć, gdzie jest samochód. Co to jest? Ultramocna latarka chyba. Tak. Ale już to jest badziew. Świeci bardzo słabo. To jest typowa chińszczyzna chyba. Nie warta swojej kasy. To kosztowało też chyba, nie wiem, parę groszy dosłownie. To ja tu płaciłem. No i główna rzecz, którą kupiłem, o, te mikrofony. Fulaim X5, o to mi chodziło, te mikrofony. Z tych mikrofonów oczywiście zrobię jeszcze recenzję. I to wszystko. Te mikrofoniki z klipsem. Teraz nie wiem, jak to nałożyć. Zdjąłem to. Zobaczymy te mikrofony. Jak to się otwiera, widzicie? Ładnie to jest zrobione. Pudełko magnetyczne. Co my tutaj mamy? Dokumentacja. To jest główne pudełko z powerbankiem. Bardzo ciężkie.
200 gram to waży, podejrzewam. Albo i lepiej. Kurde, cholernie ciężkie, ale widzicie. Fulaim XT5. Z klipsem, z magnesami. Jest magnes, że można to używać przez koszulkę. Tak jak te DJI mikrofony. Tutaj jakość tych mikrofonów jest porównywalna. I tutaj stacja. Mono stereo podłączana stacja. I tutaj złączka. Do podłączenia do telefonu złącza typu XC. Mocna ta złączka jest. Bardzo dobrze siedzi. Także nie będzie to wypadało. No i zobaczymy. Spróbujemy to kiedyś podłączyć i jest w pełni naładowane. Co tutaj jeszcze jest w tym zestawie? Identyko wszystko. Model X5 to jest najnowszy. Bateria 2000 mAh, ale ciężka jest. Na pewno te dwa paluchy tu siedzą. Co tu jest, jakieś takie metalowe, coś tu już łapie dźwięk. Co tu jeszcze jest w pudełku tym? Nic chyba nie ma tutaj, coś jeszcze powinno być. A tu coś jeszcze jest, zaraz zobaczymy co tu jest. A nakładki na mikrofony i tutaj tak jak w DJI takie zatrzaskowe będą, bo tu jest końcówka, więc że będą zatrzaskowe, dwa kable do ładowania i jeszcze jakiś kabel tu jest nietypowy. Przewodu XC, tutaj jakby wejście na przykład do telefonu było typu jack, a tutaj kątowy widzicie, kątowa złączka XC, że można tą stację sobie gdzieś przypiąć, na przykład podłączyć do kamery. Nie, kamera się ładuje. Można sobie podłączyć chyba. A nie, to jest chyba do ładowania. Nie. O tutaj typu jack wejście jest. I tutaj typu C. Jack jest na przestrzał. Raz, dwa, raz, dwa. Widzicie? Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, one już łapią, połączyły się chyba z czymś, nie wiem z czym. Raz, dwa, raz, dwa. Tylko, że to nie, to jest stacja, trzeba do mikrofonu mówić. Raz, dwa, raz, dwa, widzicie? Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Fulaim. Na forach amerykańskich bardzo dobre recenzje zbierają te mikrofony. Także je wziąłem. To tak wziąłem na wypróbowanie. W
ciężki teren albo coś, są bardzo lekkie. Podobno też są niezłe. Zobaczymy. I to byłoby tyle na razisko wszystkim. Hej.